piękny cytat. Dlaczego ten fragment? To jest list świętego Jana Pawła II do artystów skierowany. Zacytuję go, bo on jest bardzo piękny. Nie ulega bowiem wątpliwości, że artysta zachowuje szczególną relację z pięknem. Można wręcz powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem zadanym mu przez Stwórcę. Jan Paweł II, list do artystów. Ten cytat bardzo wiele mówi. Ja tak obserwuję ludzi, którzy przechodzą koło galerii, a ten cytat, ta tablica już od 12 lat tam umieszczona jest od 12 lat i czytają często ten cytat. Myślę, że on trafia do ludzi, bo rzeczywiście dużo w tym świecie teraz sztuki, współczesnej sztuki, tej nowoczesnej, modernistycznej jest takiego bałaganu, a mało piękna, mało harmonii, mało ładu. I myślę, że to, co Ojciec Święty mówi, zwracając się do artystów, jest taką kwintesencją tego, czego my, artyści, w jakiejkolwiek dziedzinie, czy to muzycznej, teatralnej, filmowej, plastycznej, czy rzeźby, powinniśmy po prostu wcielać w życie. Właśnie to, bo jesteśmy powołani szczególnie do tego, żeby też i kształtować poczucie piękna, aby uwrażliwiać ludzi na piękno, które nas otacza, na to wszystko, co zostało stworzone, co jest dziełem Boga przecież. I to my powinniśmy uwrażliwiać. Ja kiedyś pamiętam taką sytuację, kiedy byłem zachwycony pięknem chmur. Zachód słońca, przebłyski, kumulusy. I zrobiłem zdjęcia. Byłem taki zachwycony. I jedna pani, która wracała z działki, miała tam dwa koszyki z sobą pełne. I tak zobaczyła tą moją twarz, taką zachwyconą. I mówi, co pan tak patrzy? Co pan tam widzi na tym niebie? Ja ten aparat tak odłożyłem i mówię, wie pani, dzisiaj niebo jest tak piękne. Niech pani zobaczy. Ona odłożyła te swoje koszyki, spojrzała w niebo i mówi, Boże, rzeczywiście, jakie dzisiaj jest piękne niebo. A ja cały czas patrzę w ziemię, bo cały czas pracowała po prostu. I dlatego warto jest zwracać zwyczajnie uwagę na piękno, które nas otacza. A każdy twórca poprzez swoje dzieła, poprzez ten talent też dany od Pana Boga, powinien uwrażliwiać ludzi na to piękno. Na to piękno, które właśnie na tej tablicy i z tego cytatu papieskiego wynika. Zatem wykorzystuje Pan piękno na płótnie. Namalował Pan bardzo wiele obrazów. Jan Paweł II przewija się przez Pańskie życie i jest Pan rycerzem Jana Pawła II. Co to oznacza dla Pana? Bycie rycerzem Jana Pawła II oznacza dla mnie osobiście potrzebę stawania się lepszym człowiekiem. Bo ciągle mamy takie... Ja ciągle powtarzam, że nawet dzisiaj rozmawiałem z pewnym znajomym, który miał jakieś tego natury duchowej problemy. Mówi, ten świat jest taki zepsuty, tyle zła i tak dalej. A ja mówię do niego, słuchaj, dobrze, to jest taki świat, ale zacznij od siebie. Ja od siebie, ty od siebie. Jak zaczniemy naprawiać ten świat od siebie, to on może wtedy, bo nie, wtedy może on się zmieni. Natomiast próba robienia jakiegoś porządku na tym świecie poprzez oddziaływania. Owszem, można organizować się i tak dalej, działać jak najbardziej. O tym często mówi ojciec Tadeusz Rydzyk, żeby właśnie była ta formacja, organizacja, akcja, prawda? Zdaje się, że takie trzy albo cztery filary. Informacja, formacja, organizacja, akcja. Tak mówię, tak, to jest potrzebne, oczywiście, ale zanim zaczniemy cokolwiek robić, najpierw spróbujmy sformować siebie, stawać się lepszymi na co dzień, prawda? I to właśnie daje mi bycie rycerzem Jana Pawła II. My często spotykamy się na rekolekcjach dwa razy w roku, w Krakowie, w Warszawie, teraz będzie w Grzybowie we wrześniu.
I w związku z tym zawsze mamy coś do zrobienia. No, ja już nie chcę mówić tutaj, żeby się nie rozwodzić o działaniach charytatywnych zakonu Jana Pawła II i tak dalej, bo tych działań jest bardzo dużo. Ale poprzestańmy na tym, że właśnie to jest właśnie to takie naprawianie samego siebie, zaczynanie od siebie. Czy mógłby Pan podzielić się świadectwem doświadczenia Pana Boga w swoim życiu? Tak. Ja chciałbym powiedzieć o takim doświadczeniu, gdy mój wnuczek się urodził. Gdy mój wnuczek się urodził, to była niedziela, szykowaliśmy się z małżonką do kościoła i był telefon ze szpitala, że jest ciężko chory, jest to posocznica, taka choroba bardzo groźna, zakaźna, śmiertelna wręcz bym powiedział. No i ja właśnie będąc w niedzielę w kościele powiedziałem Panu Bogu, powiedziałem Panu Jezusowi, że ja chciałbym, proszę Pana Boga o to, żeby wnuczek był zdrowy i jeżeli tak się stanie, to pójdę na pielgrzymkę do Częstochowy. Wróciliśmy po mszy do domu. I żona szybciutko dzwoni do szpitala, no, zaniepokojona i mówi, i pyta się, jak tam stan zdrowia dziecka. I okazuje się, że powtórne badania były przeprowadzone i Michałek jest zdrowy, zupełnie zdrowy. I ja wtedy mówię do żony, Basiu, ja tak przysięgałem Panu Bogu, że ja będę... że ja pójdę na pielgrzymkę, jeżeli będzie wszystko w porządku. A moja małżonka mówi, przecież ty jak ty pójdziesz, jak ty tak nie lubisz chodzić? No bo rzeczywiście nie przepadam za chodzeniem, wolę biegać za piłką głównie, a tutaj to chodzenie. No i zrobiłem taki trening, poszedłem do Mielna raz, drugi. Sprawdziłem, że jakoś to wytrzymuję i tego roku jeszcze na taką pielgrzymkę spod katedry poszedłem. Czyli pielgrzymka była dziękczynieniem. Dziękczynieniem za zdrowie z wnuczka mojego. Tak. Drugi przypadek, o którym chciałbym powiedzieć, jest związany z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Chodzi o sprawę mojej córeczki. Moja Małgosia kilka lat temu zachorowała, miała zator z wylewem. Była w szpitalu, bo jest psychologiem, pracowała w szpitalu i w takiej rozmowie z lekarzami, lekarze zorientowali się, że coś się z nią dzieje nie tak. A od kilku dni bolała ją głowa. Ona w zasadzie w tym dniu miała mieć jakiś tam rezonans, czy jak to się tam nazywa to drugie takie badanie, rezonans magnetyczny. I okazało się, że coś jest z nią nie tak. Zaczęła mówić niewyraźnie. Lekarze się zorientowali, że jest to wylew. Szybciutko ją wzięli na noszę, na wózek. Zawieźli tutaj kilkaset metrów do... Dobrze, że to się działo w szpitalu, wszystko, więc to szybko zadziałali. Na dział neurologiczny. I tam Małgosia leżała. Ona była w stanie tragicznym. Ona nie mówiła. Był ten, jak mówię, zator z wylewem. Lekarze nie dawali szans przeżycia. Ja wtedy, jak przyszliśmy tam z małżonką do szpitala, przyniosłem do Małgosi to zdjęcie Jana Pawła II. Ja może tu pokażę. Ono jest takie z taką relikwią trzeciego stopnia, czyli z taką nitką z sutanny papieskiej. Tak, tu jest taka mała nitka. To otrzymałem kiedyś od człowieka, kiedy byłem w Warszawie, w obronie, na manifestacji w obronie telewizji Trwam. Postawiłem to zdjęcie koło łóżka Małgosi i mówiłem, Gosiuńka, będziemy się modlić, zakon rycerzy będzie się modlił za twoje zdrowie. Wszyscy znajomi, żona tam uruchomiła też wszystkich z odnowy w Duchu Świętym i modliliśmy się Gosia i odwiedzaliśmy Gosię codziennie. Ciągle narzekała na te bóle, brała silne leki przeciwbólowe, to jest też istotne, bo ją bardzo głowa bolała. Ja ją tam za głowę trzymałem, modliliśmy się. W każdym razie po jakimś czasie, a była to dzień kanonizacji Ojca Świętego, czyli niedziela, pierwszy raz córka powiedziała nam,
że przestała ją boleć głowa. I od tego momentu, od dnia kanonizacji Ojca Świętego, którego tak prosiliśmy o wstawiennictwo, ten proces zdrowienia zaczął się rozwijać i stopniowo Gosiunia odzyskiwała mowę, bo małżonka uczyła Gosiunię mówić w szpitalu, bo nie potrafiła w ogóle mówić, abecadło, wszystko to gdzieś uleciało, pamięć zanikła, tyle rzeczy mówiliśmy i przypominaliśmy, aż to było dziwne, że to można lekarze, w każdym razie, potem oczywiście sztab lekarzy ze Szczecina, tam też lekarz taki bardzo dobry wypowiadał się na ten temat i powiedział, że to jest cud, że to jest niemożliwe, żeby z takiej sytuacji zdrowotnej, w której była Małgosiunia, żeby z tego mogła wyjść. A jednak wyszła Gosiunia i byliśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni. Teraz właśnie, tu Małgosia, żona mi podpowiada, że teraz córcia zrobiła już w zasadzie dwie specjalizacje. Tak, wszystko wróciło do normy, jest naprawdę idealnie. Tak, i wraca od września do pracy. Czyli usłyszeliśmy, że siła modlitwy jest ogromna i pokazuje, że wiara, wspólnotowa modlitwa oraz prośba o wstawiennictwo świętych przynoszą cuda. Czyli tak, wasza tak. Wiara buduje się, ja podejrzewam, buduje nas. Tak, ja podejrzewam, że tych cudów w naszym życiu jest znacznie więcej. Tylko my nie zawsze dostrzegamy. To są takie spektakularne, ewidentne znaki, ale nieraz jedziemy samochodem, wydaje nam się, że pomyliliśmy drogę, że może skręciliśmy nie tak. A ja zawsze mówię, Basia, kto wie, co by się wydarzyło po 100 metrach, gdybyśmy tu jechali, prawda? Bo my tego nie wiemy, my tego dopiero może po śmierci się dowiemy, że tak Pan Bóg nas uratował. Ale dlatego modlitwa, codzienna modlitwa, różaniec, bycie, jak to się mówi, blisko Pana Boga, to powoduje, że Pan Bóg wtedy bardziej działa w naszym życiu, prawda? Bardziej działa, pomaga. No i też powiedzmy sobie szczerze, że człowiek wierzący jest chyba większym optymistą. Człowiek wierzący jest większym optymistą, dlatego do mnie dzwoni nieraz artystka, jedna czy artysta i mówią, ty nigdy nie mówisz czegoś negatywnego. Ty zawsze jak zapytałem, no co u ciebie, to świetnie, wszystko fajnie, tu budowa domu się kończy, tutaj galeria powstaje druga i tak dalej, i tak dalej. No jakoś tak się składa, że rzeczywiście wszystko się jakoś tak z Bożą pomocą, powiedzmy sobie szczerze, układa. Bo trudności, które a różne, to może ja bym zanudził pewnie słuchaczy, gdybym zaczął opowiadać o tych takich trudnościach dnia powszedniego, które są w każdej szerokości geograficznej, dotykają każdego człowieka, czy bogatego, czy biednego, każdego. Ale to umiejętne podejście, zinterpretowanie tego, takie Boże podejście powoduje, że ten krzyż się niesie o wiele lżej, po prostu o wiele lżej. Dlatego modlitwa i ta świadomość tego, że niesiemy krzyż i ktoś nam pomaga w niesieniu tego krzyża. To jest ogromna wartość. Tak. Pan wspomniał o modlitwie, ale też udziela się Pan dobroczynnie, bo jak wiemy, wiara bez uczynków jest martwa. W jaki sposób Pan stara się pomagać? To znaczy, u mnie w galerii było wiele, wiele sytuacji, wiele takich działań, które można by właśnie nazwać taką pomocą. Jest tutaj przykład małego Wiktorka, pianisty, którego tam kiedyś przegarnęłem z bardzo biednej rodziny. Nie chcę wnikać w szczegóły, bo to tam już było opisywane przez media ogólnopolskie. No talent niesamowity, absolutny talent. No przez 2 lata grywał u mnie w galerii. Ja mu udostępniłem fortepian, został sprowadzony specjalny dla niego, znalazł się sponsor i Wiktorek tam przez 2 lata ćwiczył u mnie w galerii, brał udział w konkursach światowych, wszystkie 3 konkursy światowe w Monachium, Baden-Baden i jeszcze tam gdzieś wygrał jako pierwszy. Zafascynowani byli nim
ci egzaminatorzy mówili, że to drugi Mozart. Że to, się... to już inna sprawa, co się później dalej działo, bo to jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą pomoc, to no, jest to potrzeba. To nie jest coś takiego, że ja chcę nazbierać sobie jakichś takich uczynków, prawda? Że ja nazbieram, muszę być dobry, bo ja chcę prawda, tam osiągnąć zbawienie wieczne. To jest potrzeba serca. To jest coś takiego, co wynika z potrzeby wewnętrznej. Jeżeli widzę kogoś, kto jest w potrzebie, to nie wyobrażam sobie, że ja mógłbym przejść obojętnie. No, jakiś taki przykład, który mi się nasuwa, no Wigilia na przykład. Wigilia kiedyś przed laty, tak mój tata zawsze zostawiał, no tradycyjnie zostawiamy zawsze puste miejsce, talerzyk. I ja zawsze mówiłem, dlaczego nie wcielić w życie tego? Dlaczego nie zaprosić właśnie tych potrzebujących? A tylu ich jest, zostają w domach, siedzą sami na Wigiliach, święta spędzają sami, osamotnieni, smutni. I pewnego razu poszedłem właśnie do takiego domu opieki społecznej. Tam dwie opieki społeczne, to był na Mieszka pierwszego mieści się tam, zapomniałem teraz nazwy pełnej. W każdym razie ludzie bezdomni tam byli i są. I zaprosiłem tam dwie osoby na Wigilię. Pewne perturbacje tam były, różne tego rodzaju, bo to tak nie, wszyscy zdziwieni, jak to i tak dalej. Ale pamiętam, że to było duże przeżycie dla nas wszystkich. To było duże przeżycie i dla dzieci. Te dzieci nasze były jeszcze bardzo małe, 5-8 lat. Ale to było takie niesłychanie potrzebne chyba i dla mnie, i dla dzieci, i dla całej tej sytuacji. Bo przecież... utrzymywaliśmy potem, bo to był mężczyzna bezdomny, miał na imię Szczepan. Bardzo długo z nami potem odwiedzał nas. Byliśmy z sobą bardzo wiele lat. Na wernisaże przychodził. Już nie żyje, postawiliśmy mu pomnik i się opiekujemy tym pomnikiem tam, tutaj na cmentarzu w Koszalinie. Czyli taka potrzeba serca. To było jeden. Potem oczywiście to, żeśmy ciągnęli przez kilka lat tego rodzaju działania. Także to jest taka odpowiedź, mówię, która mi się nasunęła, jeżeli chodzi o to pytanie, jakie działania są tego typu. Więc galeria oczywiście, wiele innych rzeczy się działo. Tam i Dom Pomocy Społecznej w Cetuni, i Siemion często robił aukcje charytatywne na rzecz hospicjum naszego koszalińskiego, na rzecz szkoły specjalnej, tutaj numer 13, czy 12, może nie pamiętam, w każdym razie tam małżonka moja pracowała do niedawna. I wiele, wiele innych tego typu aukcji, gdzie te środki były przeznaczane za sprzedane obrazy na właśnie te takie pomocowe działania. Ostatnio właśnie tu nawiązałem też współpracę z księdzem Radkiem z Domu Miłosierdzia Bożego i tam od czasu do czasu mam zajęcia z tymi, nie wiem jak to nazwać, domownikami, tak, chciałem powiedzieć bywalcami, no bo też i tak jest, że to nie wszyscy są domownikami, ale bywalcami Domu Miłosierdzia i tam uczę ich rysować, może już niedługo jak będzie jakaś taka, utworzy się grupka, może malować już wtedy olejnymi farbami. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Myślę, że teraz tutaj jesteśmy w moim dworku. Myślę, że tutaj i są takie plany pewne też, ale nie chciałbym wyprzedzać. Ja myślę, że to Pan Bóg poprowadzi wszystko. To, co tutaj chcemy zrobić, to wszystko oddajemy Panu Bogu i modlimy się o to, żeby się udało. No a przy moim optymizmie to myślę, że to tak się stanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życząc kolejnych inspiracji malarskich, ale też dobroczynnych. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Dziękuję.